64+. I tutaj, tak jak dzisiaj opisywałem w ramach opisu aukcyjnego, proszę Państwa, moneta wyróżniająca się bardzo świeżym lustrem, gdyż generalnie Piłsudski 1939 roku jest z całej serii Piłsudskich najłatwiejszy do pozyskania w pięknym stanie. No, w sposób naturalny nie miał kiedy zużyć się obiegiem, ale często te monety charakteryzuje taki satynowy rozkład tego połysku. Tutaj też widzimy doskonale zachowaną tą satynową powierzchnię. Jednocześnie jest stosunkowo słaby blask, czyli ten stempel nie jest taki wypolerowany. Ten wyróżnia się na ich tle tym, że nie dość, że ma właśnie tą pełną satynową powierzchnię zachowaną, szczególnie dobrze właśnie widoczna na reliefie, jak pięknie to widać, proszę Państwa, na tych najbardziej wrażliwych elementach, czyli zobaczmy na twarz, relief twarzy marszałka. Tutaj nieznaczne takie wyświecenia tej satyny, tylko na samych najwyższych elementach, czyli tutaj trochę na czubkach włosów, minimalnie gdzieś na kości policzkowej, minimalnie na wąsach, na pojedynczych tych puklach wąsów. Natomiast poza tym nieruszona, ale kończąc myśl, ten Piłsudski ewidentnie odbity ze świeżego stempla, gdyż wyraźnie mocniejszy blask niż typowo spotyka się na monetach właśnie z tego rocznika. Znakomita kondycja, proszę Państwa, i druga strona też, przy czym druga strona już jest taka typowa, jeśli chodzi o blask, czyli właśnie to jest taka satynowa powierzchnia, tak jak zazwyczaj to widać na Piłsudskich. Natomiast ta strona w obrębie tych wszystkich Piłsudskich zachwyciła mnie dzisiaj bardzo, z wyjątkowością. Nota też jest znakomita, MS64 z plusem.